Już porwali prawdę gwiazd. Cały czas do przodu. Rumot niesamowity. Tak to wygląda. Muzyczkę mam też, tylko nie założyłem. Rolnik się cieszy, rolnik się cieszy, rolnikowi dobrze się cieszy. No, jest akcja, działa, funkcja, jest słyszalność. Tak, wszystko jest. No, fajnie. No, fajnie. To działamy. Działamy. Reporter zadaje pytanie, ja odpowiadam i jedziemy. No to jest moja nagrywarka. Stamtąd przewodami lecę tu i nagrywam sobie na tym, co tam do brygu bardzo, no, pomyśli, to nagrywam sobie. I za wolnych chwilach, jak się nudzę, sobie to odtwarzam. No i tak prowadzę żywot na wesoło, proszę ciebie, kochanienki. Bo tak trzeba. Trzeba być za życia zadowolonym, nie zabywać się byle błahostkami, cały czas iść do przodu. Nie? No bo inaczej się nie da. Drobne problemy są zostawić gdzieś tam poza nami, bo na pewno i tak zawsze po marnym dniu przyjdzie lepsze jutro. Muzyka. Pełny czat, można dawać i słuchać. Nie ma czasu na dodę. Piwkiem sobie przekropić i tego. No muzyka to była od młodych lat we mnie i ona jest do chwili obecnej. Nie wiem, wygasnąć, raczej nie wygaśnie do moich dni, dopóki będę tutaj stąpał po tej ziemi. No, jestem kolekcjonerem tych swoich dawnych urządzeń nagłośnieniowych i adaptery, magnetofony, radio bynajmniej jak to, światowej sławy. Nadal funkcjonalne, mandruję, sam se naprawiam, no i wszystko jest sprawne, na chodzie. Ja lubiłem muzykę, lubiłem od młodych lat bawić się po zabawach, szarżować, no i no mówię, no jednym słowem, wzorować się na mnie i brać życie na wesoło, to jest moja rada. Słoneczko teraz wcześnie wstaje, człowieka za rok gryzie, jak się widzi, że już jest tak jasno, trzeba wstawać do roboty, bo pomimo, że się jest emerytem, ale coś trzeba robić. Na zdjęciach jest całe moje miejsce pracy, to jest Kuwait w roku 87-88, budowali tam sobie domki jednorodzinne, fajnie było, kasa, wielkie budowanie w domu, tu mamy obydwa święta, jak Boże Narodzenie, tak Wielkanoc, tam to są zdjęcia słynne, Zatoka Perska, dawniejszy czas, kiedy to Iran, Irak się tłukli z sobą. No, ale to już przeszłością się nazywa. A później się jeździło do Niemiec, do roboty. Słynna Zatoka Perska. O, tu we własnej osobie to ja. Piękne wspomnienia po tamtym czasie. Było kasy, można było budować. Ha, fajnie było. No, zawsze swoje, każdy swoje młode lata zawsze mówi, że były najwspanialsze, no bo było ciekawiej na pewno niż jest teraz. Teraz jest czas tylko tych komputerów, laptopów, nie ma kiedy z kim pogadać, bo każdy siedzi, to by patrzył, nie stało. A przed tym to były zabawy, rozrywki, no, tak podobnie jak dzisiaj dyskoteki, no kto tam idzie, to idzie, ale przed tym były zabawy. Nie dyskotekami, one były zwane tylko zwykłe zabawy. Było fajne. Także dobrze wspominam tamten czas.
Fajnie było, człowiek się narobił, ale jak się poszło na zabawę, to jak różdżką czarodzieja zmęczenie spływało. A teraz przyszły lata, teraz szansa jest dla młodych pokoleń. Także one niech robią teraz coś z sobą, żeby nie narzekali, że zmarnowali swoje młode lata. Tak, żeby pozostały dobre wspomnienia. Także trzeba robić już teraz, nie odkładać na pojutrze. Bo to, co przejdzie, to już było. I tak to wygląda życie na odziewnikach naszych. Ciekawe jak tego, jak to zaś przerzucisz na ten krążek. Ciekawe, jakie to tam wyjdą bajery, nie? Trzeba tego. Fajnie był taki jakiś zlot przy stole, coś tego. To ładnie nagrać, coś zaś se wezmą, dadzą trochę dopingu i wtedy to nagrane i odtworzyć. Zwłaszcza po jakimś czasie, bo tam to wiadomo, że za tydzień to jest to samo, się powtórzy, ale taka powtórka po, jak tak podobnie jak mają nagrywane wesela, jakby coś, nie? To jak to się odtworzy za jakiś lat ileś, to jest zupełnie piękna sprawa. Tak samo i to. No ale mówię, żeby jeszcze było więcej możliwości jakichś nagrań, gdzieś coś robić, ale no akurat nie ma co. Fajnie tam w tym kuni nie ma, tylko żeby tylko jeszcze tego, żebyś przestał sam krążyć. Nie wiem jak to tam z tobą jest, ale będzie ktoś tam koło ciebie krakowieka? O, ślicznie. U 11 jeszcze. Zaś ten. Jeszcze na stawek pójdziemy zobaczyć, tam zobaczyć to moje. Ciekawy jestem, a tam przerzucisz zaś na te, na krążach, jaki tam będzie efekt. Bo ono pójdzie normalnie na tym krążku, nie? Na tym moim, bo kupiłem kiedyś krążki. Wypiję. Kupiłem kiedyś krążek, nie, Artur z Rychwała mi jakiś tam krążek dał, to nie szło odtwarzać na tym odtwarzaczu. Jakieś inne, no. Zobaczymy tam, jak nagrodzimy zaś odtworzy się, co tam wyszły za bajery. Zaś co? Swoje bogactwo? Cokolwiek, no zobaczy się, co tam za... Wyszło. Troszeczkę jest tak, no takie gadanie, jak się rozmawia tak gdzieś na uboczu z kimś, to jest inny dialog niż jeszcze ktoś jest, jeszcze zauważy, że jest tam nakręcany, to jest takie usztuczne trochę, już brak tej normalności, no ale to trzeba być wyluzowanym, nie sugerować się tym, że tam ktoś się tam podgląda albo tego. Ale przyzwyczaić się. No, oczywiście. Kamera jest kamerą tam przecież. Dużo rzeczy, na przykład jak jest ukryta kamera. Tam opowiadają bajery, ścigają się, boksują, tam wulgaryzm idzie, nie? A jak jest kamera, to już tego nie ma. Nie, bo już się ktoś ograniczył, już jest taki ściśnięty w czymś. Jak gdyby nie jest na luzie. No i tak, zawsze kamera to jest kamera, ale mówię, żeby być się wyluzowanym być. Filmy, no żeby były z sensem, lubię oglądać te przyrodnicze, takie te różne, gdzie patrzę w te National Wild, jak to pokazują tam te z tymi zwierzakami, to tak nie często tam sobie patrzę. Jak mam oczywiście trochę wolnego. Cały czas jest funkcja odbieralna. Teraz tu ode mnie przekaz jest? Dobrze. To cały czas nagrywasz? No. Wyłącz to, bo zaraz się puknę. Nie wolno, tam musi pisać. Ja to widzisz, mam mikrofon jak w studio. No idź. Podpięty. No. Ja jestem na pod tym, podłączony do zbiornika falami radiowymi. No, wam
są wampiry. Wampiry, chodź. Psy. Chodź, tatu, chodź. Zębale to są zębale. Te hieny, czarne hieny. Czarna hiena, nie? Psioki. Psioki. Zębale. Chodź, idziemy na stawek. No, zębuj do wody. Poszły. Chodź, chodź, uciekaj. Nie wolno. Chodź tu. Chodź, idziemy. Psioki, chodź tu. Chodź na zębale. No, zobaczysz to, jaki mam ten swój stawik. Moją zagrodę. Do wody. Psy, uciekaj. Przejdź do wody. Psioki. Wyjdź pierwszy, bo ja muszę tak, bo one mi uciekną. Psioki, uciekać. Już. Zawsze latem to mam parasolek, piwko nad stawkiem. Chodź. O, widzisz moje molo? A co ja tam widzę? Karpia zdechniętego? Patrz, jest karp. Jest karp. Karp, karp, karp. Nie, to jest coś dzikie. Bączek, bączek. Bączek, bączek. Jeden z tych, co kupiłem, wykorkował. Wykorkował, a jedna mu coś nie zgrywało. Tyki, 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 tyki. Oblecę w koło. To jeszcze może coś znajdę. Jeden, jeden, jeden. Jeden, jeden, jeden. Tek, 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 tek. Żeby było cieplej, to można sobie piwo pierdyknąć tu. A tak to no słabo jest, no widzisz. No ładne zrobiłem to, nie? No tu się parasolek, tu się siedzi. Żuberka. Tam jest prąd pod spodem, można włączyć sobie dyskotekę. Tak jeszcze stolarza robota. By trzeba umalować, bo blat się zrobił taki jakiś nie fair, ale chłodno jest. Chłodno, chłodno. No widzisz, tu są nasze borówki rozwijające się. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie my tu mamy? Tu się po uskromić z tym bałaganem. To byłoby to. O, tu chrępnijmy, żeby było, że stolarz coś robi. O. O. Takie coś. Bo
O, mamy klapkę, mamy klapkę. Jak szybko? Szybko wykonana klapka. O, teraz można to skleić, czy jak tam kto woli, czy gwoździkiem zbić. To jest mój warsztat. Moja tutaj wielka, ogromna praca była wykonywana. Szlifierki, więtarki, naprawa, struganie. No, dużo, dużo, dużo. Remonty, spawania. O, ty widzisz, kompresor mojego pomyślonko. Zamiast do ciągnika, do prądu włączam i tyk, 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 już powietrza nabite. Taka złota rączka jesteś. No, tak niby mówią o mnie, ale no, udaje mi się jakoś wiele rzeczy. Także było to od dawna i jest nadal. Oby w nieskończoność. No, to jest mój zawód wyuczony. To jest mój zawód wyuczony. Ja to mam cieśla stolarz. Ja to byłem i dachy, robiłem konstrukcje dachowe w świecie, w Niemczech, w kraju. To już dużo, bardzo dużo. A tego. A stolarka. Pracowałem w zakładzie jako stolarz. I zaś u siebie. Warsztat stolarski, to już mówię o tym, że to jest stolarza, warsztat. No i tak tu sobie mandrowałem. Zrobiłem sobie taki warsztacik, trochę był przymały do moich prac stolarskich, ale dało się radę. A palce masz wszystkie jeszcze? Jeden trochę koślawy, ale wszystkie. Mnie to tam nie przeszkadza, bo nagrasz to, co tam i można to otworzyć, takie pozostanie coś z przeszłości, co tam się robiło, co tego. Tylko, że było konkretnie jeszcze takie, bardziej takie, no nie chodzi, nie szukać czegoś do tego nagrania, tylko, żeby było takie, no jakieś już zlot, coś tego, żeby nie było tych przerw między gadulcem, a co ja będę mówił, a co ja będę opowiadał, o czym albo co. Tak, żeby byłby ciągłość tego rejestru. No bo jak tak mówię, tak jak ja tu ci powiem coś, tak gdy przez chwilę się zastanawiał, co mam ci powiedzieć, to jest takie nienagrywanie. To musi być cały czas dialog. Musi być dialog i niekontrolowana rozmowa, tylko rozmowa, to co komu się z więzora wydusi, to jest zarejestrowane, żeby nie była usztuczniona rozmowa, nie? Bo wtedy jak ktoś będzie cały czas tylko na uwadze miał, że ktoś go tam kręci, to będzie takie jego rozmowy będą takie no niepełne wypowiedzi, niepełne no wypowiadanie się. Bo mówię, jak nie ma nagrywania, to inaczej to jest inny przekaz niż rejestrowany, bo wtedy jest już taki bardziej zamknięty, wyciszony, już no cały czas na uwadze ma to, że jest po prostu no podglądane. A tak to jest na luzie, to jest na luzie. Jak są uroczystości, jak se malucha jakiś tam pierdyknie jeden z drugim, to wtedy on zapomina o tym, że w ogóle, że ktoś w ogóle go śledzi, że tego mówi normalnie. No, jak jest bardzo bełkotliwy, wulgarny, to nawet to wypowie. Bo on wtedy to tam ma w nosie, że ktoś tam go tam nakręca. Ale w ogóle jak człowiek jest w pełni świadomy, no musi być człowiek taki w pełni wyluzowany, gdzie już był, przebywał gdzieś w zgromadzeniach, był jakimś tam mówcą, to on tam se tam ma w nosie, że tam ktoś go rejestruje. Na pewno musi no zachować pewne reguły kultury, że no nie może być wypowiedziach paskudny, bo to jednak w zgromadzeniu są ludzie tacy i tacy. Ja byłem w Kuwejcie, tam robiłem zdjęć i zaś ten aparat sprzedałem. I to zarobiłem 15 dinarów, to 15 dinarów, a na dinar było 3,6 dolca. To ja zarobiłem kupę szmalu za ten aparat. Zaś te Egipcjany, bo to byli z Kairu, latali zdjęcia robili. Foto. Zaś mnie wołali się, pytają, czy
gutwotą miała. Gutwotą, wie, fajne, oś się cieszyli se cały czas tam. Na przysiadki i na leżąco robili tutaj na arbuczała. Tam fajne wychodziły zdjęcia takie pełne. No te zdjęcia to ja mam wszystkie tym aparatem, tym Fiedem, bo to był Fied ruski aparat. Ale tam było nasłonecznienie czyściutkie, woda była, kryształek niebieściutko, niebo tak samo. Barwa wody, barwa nieba były prawie w jednym kolorze. Się wlazło w Bajoro, w zatokę na kompanię, to się pod nos prawie woda nalewała, palce było widać. I jeżowce takie te pływały. Jeżowce, ryby różne tam tego, no fajnie było. Głębia, no kryształek woda. A słono jak 150. Jak się było skaleczonym coś, to zaraz tak żarło w paluchę. Co to nam się tam odtworzyło? No tworzyło. Dobra. O. Dobra. No chodź, w takim razie, jak już mamy te zakamary porobione. Już konwali pachnie kwiat, jak kamara śpiewa. Już konwali pachnie kwiat.